Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na odcinek, który w końcu mogę nagrać, ponieważ w końcu znalazłam coś w śmieciach. I to nie byle co, bo tę strelicję, którą widzicie w kadrze. Zobaczcie, proszę, jaka to jest bestia. To jest strelicja w doniczce 17. Tutaj w środku są dwie sadzonki. I tak jak widzicie, są liście, które wołają o pomstę do nieba i z których na pewno już nic nie będzie. Ja zanim zebrałam tę strelicję, a może właśnie opowiem, jak to było. W niedzielę wróciliśmy do mieszkania. Seba poszedł wynieść śmieci i jak wrócił, to mówi: w śmietniku stoi strelicja. Na doniczce jest napisane 17 cm. Szybkie spojrzenie. Poproszę klucze. Poszłam do śmietnika, więc właściwie z tej historii wynika, że to wcale nie ja znalazłam ją na śmietniku, tylko Seba. Ale ja ją przyniosłam. No właśnie, poszłam tam i jak ją zobaczyłam, to na początku myślę sobie, okej, no nie dziwię się, że ktoś ją tutaj wyrzucił. Ale jak zaczęłam się przyglądać, to myślę sobie, w porządku, ten stan nie jest idealny, ale jeszcze z tej rośliny coś można wyłuskać. Biorąc pod uwagę, że jej najnowszy liść wygląda naprawdę dobrze i tutaj do tego liścia nie można się w ogóle przyczepić. Zanim tę strelicję przyniosłam do mieszkania, to sprawdziłam, czy nie ma żadnych szkodników na liściach, bo ich obecność by mnie w ogóle nie zdziwiła. Natomiast na liściach, o dziwo, żadnych szkodników nie znalazłam. Znalazłam natomiast bardzo dużo kurzu, jakiegoś pyłu i takiego ogólnego brudu. Zdaje się, że ta roślina albo stała w jakimś bardzo, nie wiem, chodliwym miejscu, gdzie się dużo brudzi, albo po prostu stała w mieszkaniu, w którym trwał remont. Tak by mi to najsensowniej wyglądało. To, co mi się w tych liściach bardzo nie podoba, to są szczególnie te dwa liście. One mają takie plamy brązowe, zasuszone i teoretycznie to mogłoby być kwestia po prostu suchego powietrza. Ja wyczytałam, że strelicja również choruje często na plamistość liści. To, co sobie zrobimy na pewno od razu, to jest odcięcie tych liści, ponieważ ich zdecydowanie nie potrzebujemy. Czy odetniemy tylko te dwa, to tego jeszcze nie jestem pewna. Czekajcie, chyba tak będziecie najlepiej widzieli. Ja mam tutaj ze sobą nóż, on jest wyczyszczony alkoholem. I strelicji, a widzicie, to jest w ogóle, to jest najnowszy liść, a to jest przedostatni liść, czyli, ciekawe to jest. No dobra, ja ucinam go sobie dość wysoko, myślę, że mniej więcej gdzieś tutaj nawet. Okej. Dziwne. To jest strasznie brudna jest ta roślina, naprawdę jest tak usyfiona, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ona stała. Ale dobra, to nie jest mój problem. Dobra, i tutaj jeszcze ucinamy sobie tego liścia. Ten liść jest najnowszym liściem w tej drugiej sadzonce, bo to są dwie oddzielne sadzonki, więc jego ucinam sobie również dość wysoko, ponieważ z pochewki w tym liściu wyjdzie nowy liść, więc ucinam go sobie dość wysoko, a później jak już wyjdzie nowy liść, to ja ten kikut sobie też odetnę. Nic tu nie ma. Jeżeli chodzi o szkodniki, to nic tu nie ma. Te dwa liście od razu idą do kosza. Co zaczęłam trochę od złej strony. Pozbyliśmy się najbrzydszych liści. Pozbędę się również tej plakietki informacyjnej. I teraz tak. Od podstaw. Ta strelicja jest w ziemi produkcyjnej. Podłoże tutaj z wierzchu jest bardzo, bardzo wysuszone. Korzenie wychodzą dołem. Strelicja musi mieć naprawdę duży pojemnik, bo ona ma bardzo duży system korzeniowy, który przerasta naprawdę w zastraszającym tempie. Więc to, że te liście są wyblakłe i żółkną, jakbym nie wiedziała, że to jest strelicja, to bym pomyślała, że one są tak wyblakłe i są tak pożółkłe od za dużej ilości słońca. Natomiast strelicja kocha słońce i bardziej bym tutaj stawiała na to, że te liście zaczęły żółknąć z uwagi na zbyt mały pojemnik. Więc najpierw sobie tę strelicję
wyjmijmy z tego podłoża i przesadzimy ją sobie z 17 do, to może być, jak myślicie, 24 chyba. Niezbędne jest rozcięcie. Wezmę sobie inny nóż, bo ten mam czysty, chociaż nie, ten nóż i tak będę musiała umyć po tych liściach. I co? I rozcinamy sobie całą doniczkę. Mam nadzieję, że nie uszkodzę korzeni. Ostatnio robiłam, jakiś czas temu robiłam relację o przesadzaniu strelicji, tam u mnie w domu rodzinnym, i tam też musiałam rozcinać doniczkę. Naprawdę, strelicje mają ogromne korzenie i nieprzesadzenie ich może się dla nich bardzo szybko źle skończyć. Ejku, trochę wysuszone są te korzenie, nawet nie trochę, tylko one... O, widzicie? No dobra, ja je może trochę szarpię, ale one bardzo łatwo odpadają. Dobra, no dobra. Okej, strat nie ma za dużo, na szczęście. Jesteśmy w domu i możemy sobie czyścić, no pozbywać się tego podłoża produkcyjnego. Ja nie wiem, czy tę strelicę zostawię u siebie, bo strelicja wymaga naprawdę dużego słońca. W okresie letnim, mniej więcej od maja do września, można ją wynieść na balkon. I u mnie nie mam takiego super miejsca dobrego dla niej, a nie chcę jej stawiać gdzieś tam w kącie pokoju, bo no, to nie są dobre warunki dla niej. Więc prawdopodobnie ta strelicja pojedzie do mojego domu rodzinnego. Tam mamy ogromny salon i on jest od strony południowej, więc na spokojnie tam się dla mnie? Nie no, dla mnie też tam jakieś się miejsce znajdzie, ale dla tej strelicy się znajdzie miejsce. Albo gdzieś indziej pojedzie. No na pewno muszę znaleźć jej jakiś dobry dom. Zobaczcie, jaka ta strelicja miała korzenie i one były upchane w 17. No gdzie? No naprawdę, no nie. To się nie mogło udać. Zaczynamy sadzenie. Mam tę większą doniczkę. Spokojnie mogłabym dać tej strelicji większą, ale to jest największa, jaką mam, więc wolę ją nawet za miesiąc przesadzić, ale ją teraz przesadzić do czegoś większego. Do czegokolwiek większego niż ta 17. No dobra, trochę sypię na spód. Mam zwykłą ziemię z perlitem. Strelica nie lubi zbyt przepuszczalnej mieszanki, a taka mieszanka ziemi z perlitem będzie akuratna. No dobra. O, dużo tu jest wysuszonych w ogóle korzeni. Ta bryła korzeniowa jest ogromna, ale kilka z tych korzeni na pewno nie przeżyje. Takiego listka wyrzucam. No dobra. I zasypuję. Dwie sadzone. Dwie sadzone w doniczce. Trochę sobie ugniatam tę doniczkę, żeby ziemia podostawała się w różnego rodzaju zakamarki. Trochę ją sobie uciskam. Pozostałości po starych liściach urywam. Przyjrzyjmy sobie teraz każdy liść i zdecydujmy na żywo, czy on może zostać. Ten liść, zobaczcie, on jest w stanie fatalnym. Jest bardzo wyblakły, jest pozwijany. Nawet jeżeli roślina byłaby nawodniona, to ten liść by nie wrócił do stanu życia, więc go ucinam. Też już sobie wyczyściłam nóż po tamtym cięciu. Idziemy sobie dalej. Ten liść
również nie wygląda za dobrze, ma w ogóle jakieś plamy, ale to są, nie, to są jakieś zacieki, ale tu ma jakieś takie brązowe plamy. Również jest pozwijany, to też nie jest liść, który ja bym chciała u siebie zostawić, więc go ciacham. Ten liść dostaje szansę, ten liść zostaje, ten liść, który tutaj widzicie, również zostaje. I z tej jednej sadzonki zostały nam dwa liście. Przechodzimy do tej drugiej sadzonki. I w tej sadzonce na pewno pozbywam się tego listka najmniejszego. On już, a nawet mogę go sobie tutaj na dole tak oderwać. Nie muszę go ucinać. I wiecie, zastanawiam się, tak, bo tutaj zostaje nam ten liść. On jest w porządku, no bo ja też nie mogę wszystkich liści się pozbyć. Roślina musi dalej przeprowadzać swoje procesy. Zastanawiam się nad tym liściem z uwagi. To jest najnowszy liść. On jest bardzo ładny, nie ma ani jednej plamki, jest idealny. A ten jego przedostatni liść w tej przedostatni liść w tej sadzonce ma tutaj plamy, które mi się nie podobają. I nie wiem, czy go odciąć, czy nie. Dobra, zostawiam go. Jak najwyżej będzie się coś działo z rośliną, to będę żałowała i wówczas go obetnę, ale póki co go zostawiam. Zostało mi w takim razie 5 liści. Całkiem nieźle. Dawno, dawno temu Marek i Rośliny polecił ten płyn micelarny z Biedronki do mycia zakurzonych roślin. I ja zazwyczaj myję wodą z cytryną albo myję wodą z olejkiem nim. Natomiast teraz nie mam ani cytryny, ani olejku nim, więc postanowiłam sięgnąć ponownie po ten płyn micelarny. To nie jest materiał sponsorowany. Na wacik nałożyłam delikatnie tego płynu. No i teraz te liście mają spa. Nie moczę spodów. Teraz mi przyszło do głowy, że mogłabym właściwie tę strelicję wymyć pod bieżącą wodą, pod prysznicem. Ale no to już trudno, już zostawię teraz tak jak jest. Strelicja, jak widzicie, już jest piękna, wyczyszczona. Wszystkie liście, które były w średniej kondycji, są obcięte. Nad tym jednym się zastanawiam, będę go obserwowała. Jeżeli Wy macie większe doświadczenie w strelicjach niż ja, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy to jest rzeczywiście plamistość, to co widzieliście, czy to jest rzeczywiście plamistość liści, czy ten liść może zostać, czy lepiej go usunąć. I w ogóle, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tej uratowanej strelicji, to koniecznie dajcie mi znać. Ja mam teraz plan taki na strelicję. Nawiozę ją dopiero za mniej więcej 3-4 tygodnie. Teraz będzie stała jeszcze w odizolowaniu, takim, na jakie odizolowanie ja mogę sobie pozwolić. To znaczy, będzie stała w kuchni oddalona od innych roślin, no mniej więcej o metr. Natomiast nie mam innego miejsca, gdzie mogę przeprowadzić kwarantannę. Nie mam aż tak wielu możliwości. A też pomimo tego, że ja tę roślinę przejrzałam, umyłam ją, to może to być jakiś szkodnik, którego ja nie widzę, więc jeszcze chcę przez kilka najbliższych tygodni się upewnić, że z nią wszystko jest w porządku. No ale liczę na to, że po zmianie doniczki na dużo, no może nie na dużo większą, ale po zmianie doniczki na większą, po zmianie podłoża, po wyczyszczeniu liści, bo ta warstwa kurzu prawdopodobnie uniemożliwiała albo w znacznym stopniu utrudniała przeprowadzanie fotosyntezy, no to liczę jednak na to, że ta strelka dojdzie do siebie i będzie piękna, wspaniała i cudowna i będzie rosła, żeby być ogromną rośliną. Coś tam mi nie wyszło w tym zdaniu. Cieszę się, że udało mi się jakąś roślinę odratować, a przynajmniej, że udało mi się zacząć ją ratować. Na dzisiaj to już kończę. Wy ten filmik widzicie we środę. Będzie filmik na pewno w długi weekend, to na 100%. Nie wiem tylko, czy to będzie jeden filmik, czy może dwa krótkie filmiki, jeszcze tutaj muszę się zastanowić, ale z tego miejsca życzę Wam już odpoczynku, słoneczka. W Warszawie podobno będą burze, zawieruchy, tornada i inne deszcze. Ja lubię taką pogodę, więc nie jestem szczególnie zła i bardzo brakuje mi takiej burzy, ale takiej z przytupem.
Tego mi bardzo brakuje. Jak mieszkałam w domu, to podczas burzy siadałam na przed wejściem, przed domem, na takiej, nazwijmy to, a la werandzie, na półce i w takiej, na półce, no to była właściwie półka jakaś tam stała, wiecie, na zewnątrz, przy drzwiach, i czytałam sobie książkę w takiej burzy, chociaż to czytanie zazwyczaj szybko się kończyło, bo odkładałam książkę i po prostu patrzyłam w deszcz, patrzyłam w chmury. No i właśnie takiej burzy mi brakuje, więc jak będzie burza, będą burze, to ja się cieszę. Jeszcze, dobra, tutaj ta strelka zostaje z nami z boku, a jeszcze Wam pokażę wszystkie liście, które od niej odcięłam. Zobaczcie, jaki malowniczy bukiecik. No, nieźle. Cieszę się, że te liście nie są już tam, tylko są tutaj i pakuję je właśnie do obierek. To by było na tyle w tym odcinku. Jak zawsze dziękuję Wam, że ze mną byliście. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to do tego zapraszam. Zapraszam do subskrypcji. I jeżeli chcecie jeszcze więcej Klaudii w Klaudii, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam często wrzucam jakieś relacje, relacjonuję, co się dzieje. I na Instagramie już dużo wcześniej informuję, że znalazłam, a Kaseba znalazł tę strelkę, więc warto tam być, bo tam są newsy. Dobra, kończę. Dobrego dnia, dobrego popołudnia i dobrego długiego weekendu. Na pewno w weekend się zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.